Cześć Kuba, jak to oglądasz, to znaczy, że w sumie nie fajne. Zgubiłem albo oglądałem, udało mi się jak gdyby zachować ten klip, ten materiał. Jak ze zdrowiem? Dbasz o sylwetkę, dbasz o figurę? Tego chciałem. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie zadowolony. Witam Was, proszę Państwa, w dzisiejszym dokumencie. Niesamowita sprawa. Spakowani jesteśmy z grubsza. Pojebane jest, że tyle rzeczy trzeba brać, nie? I trzeba to targać potem. Ja pierdolę. Większość rzeczy spakowanych zmieściliśmy się w limicie bagażowym i nawet nam trochę miejsca zostało, także spoko. I co? Widzimy się otwarty za mniej niż 5 godzin. No tak, ja myślę, że tak gdzieś 6:15 bym wstał. Może nie, może 6:10, co? Wy już wiecie, najprawdopodobniej, czy to się udało. Ja nie mam zielonego pojęcia. Ta góra to jest totalna niewiadoma. W 2024 ruszamy z ekspedycją na Mount Everest. Climbing Mount Everest is the experience of a lifetime. Patec, nie zabij się na tym Mount Everestie, bo no przecież... dobrze by było, no kurwa. Nie, jego wyprawa stresuje. Tak? No. Mount Everest to już jest podobno jakiś kompletnie... Dużo cięższe. Teraz tam kutasa liże, tak? Tam jedna decyzja to, że jest twoje życie. Tak. Albo dojdziesz, albo umrzesz. Robiłem czy to przygotowania do maratonu, czy do Ironmana. Czasami, przyznam szczerze, nie? Zrobiłem sobie lżejszy trening, poszedłem sobie później spać. Miałem trochę bardziej w dupie tą całą regenerację, dietę, trening, mobility. Tutaj nie mam, z racji takiej, że w tamtym roku 17 osób zmarło na Everestie. Zginęło wtedy kilkunastu himalajstów, 17, 18, różnie też klasyfikuje się tych zaginionych. Tam jestem zdany na siebie. Mogę liczyć tylko i wyłącznie na swoje umiejętności i to, co wyniosłem do góry. Prowadzę zawodowo ludzi w góry, zajmując się tylko tym od prawie 10 lat. Nigdy nie mieliśmy takiej osoby, która tak mocno zaangażowałaby się w projekt. Oho! Nie wiem, czy znamy się tak dobrze i wystarczająco dużo czasu ze sobą w górach spędziliśmy. Na pewno jest waleczny, tak? I taki wytrwały, waleczny i zawzięty. I to jest bardzo ważna cecha, szczególnie w tych górach najwyższych, gdzie rzeczywiście, żeby wejść na ten szczyt, trzeba być cholernie upartym. Będę walczył jak tylko można, nie chcę tylko umrzeć, bo obiecałem mojej mamusi. Dobrze się udało, stary. Bo mamusi by była szkoda. Kuba zadzwonił do mnie na 5 miesięcy przed wyprawą i zapytał się jasno, czy ja uważam, że on jest w stanie się przygotować do Everestu, jeśli na razie ma za sobą tylko Ama Dablam. No i po 2 tygodniach miałem już jasność, że możemy działać i że na pewno jest w stanie się przygotować pod kątem wydolnościowym. Aha. Na 6 tygodni przed samą wyprawą postanowiliśmy, że skorzystamy z hipoksji. Wstępnej aklimatyzacji pozwoli ona poprawić moje parametry krwi. Aklimatyzacja to jest jedyny sposób, żeby człowiek, istota ludzka była w stanie w ogóle wejść na taką górę, jaką jest Everest. Gdybyśmy teraz znaleźli się na szczycie Everestu, to po prostu po paru minutach byśmy umarli z niedoboru tlenu. Jest to pokój, w którym jest zmieniana wysokość za pomocą tych dysz. Jest tutaj wprowadzany gaz, który obniża zawartość tlenu i dzięki temu... Chłopie, kurwa, już historycznie były takie konstrukcje, kurwa. Ja tylko mówię, nie? Nie da się wpierdolić coś dziwnego. Temu czujemy się tak, jakbyśmy spali na wysokościach poza ciśnieniem. Ciśnienie się nie zmienia. Na szczycie Everestu tego tlenu jest w zasadzie 3 razy mniej naprawdę niż tutaj. On już jechał na wyprawę z takim poziomem czerwonych ciałek krwi, jakby był 6 tygodni na wyprawie. Masz na twardy, czy mamy paszporty? Reszta jest niepotrzebna. Oj, 10 000 dolarów mi wypadło, sorry. Normalnie tak sobie noszę, nie? Ja na przykład się nie umiem wspinać, a jadę na Everesta, nie? Nie no, coś tam ten, ale... Wziął pan to porządne buty, nie jakieś klapki? Nie no, wie pan co, najnowsze klapki, najnowsze klapki. Dobrze, proszę państwa, jak typowy stary, jesteśmy na lotnisku 3,5 godziny przed naszym wylotem. Moment w samolocie to jest najprzyjemniejszy moment każdego górołaza, ponieważ tyle tych rzeczy było do zrobienia. Jeszcze mam kupę rzeczy do zrobienia i po prostu mnie to przeraża, nie? Po prostu kurwa. Dla mnie to było bardzo istotne i sam chciałem za te wszystkie rzeczy. Czasami się mogłem pogubić. Właśnie się okazało, że straciłem 6155 zł. Ile? Stało się to dlatego, że kupiłem bilety na marzec, a nie na kwiecień. Ja się skapnąłem o tym teraz. Także moment, w którym się człowiek rozłoży w samolocie, wystawi nogi do przodu, bo zamówiłem sobie bilet z dodatkowym miejscem na nogi i powie stać, bo mam dużo pieniędzy, jestem popularny. To był najpiękniejszy moment tej wyprawy. Mama, ja po prostu może zadzwonię, jak już będę na miejscu, może co? Do Dohy, a później z Dohy do Katarze. Moi rodzice się dowiedzieli z filmu, że chcę wyjść na Everesta. To jest tak samo jak z wywiadówką. Po co się przychodzić do rodziców i mówić co drugi dzień, że się dostało p***? Jak raz na wszystko można dostać. Lepiej tak? Jak to wszystko jest zebrane raz i na wywiadówce powiedziane. Dobra, mama. Dwóch. Ja i mój kolega Twardy. Wygląda na geja. No jakoś nie byłem najlepszy w przekazywaniu informacji na temat moich planów. Nie no, daj spokój, kurwa, ty. Zbieramy donaty, wuja jedzie w górę. Nie. Jak będzie można wjechać z samochodem, to mogę na jakieś morskie oko, kurwa, wjechać. Ja wiem, że się pewnie nie powinien. Ogólnie ta Doha jest taka mała, a to jest taki, kurwa, to jest takie miejsce tranzytowe dla tylu lotów, że to chuj, nie? Jak do Kenii miałem lecieć, to też przez Dohę. Wszędzie, stary, lecisz przez Dohę. No ale to cudowne, zajebiste. Drewno? No, sizy, z paneli. Wow. Fajny. Alek, mój kochany fizjo, jak to oglądasz, to patrz na to. Prostuję miednicę. Tak jak chciałeś. Mam na imię Alek. Jestem terapeutą manualnym, specjalizuję się we wzorcach ruchowych. Tutaj ze mną jest Alek, który, dzięki któremu udało się zrobić wszystkie challenge, zaczynając od maratonu. Zobaczyłem dobrze zbudowanego, ale zaniedbanego chłoptasia, youtubera, który miał ogień w oczach i wiedziałem, że ma zapał, który może go daleko zanieść, ale nigdy nie spodziewałem się, że może być to Everest. Później był Ironman, Ama Dablam. No i teraz Everestik. Ja już przygotowałem tysiące ludzi do maratonu. A jest jakaś cięższa góra? Bo ta jest najwyższa, ale jest jakaś cięższa do wejścia? I żadna z nich nie weszła na Everest. Jedyny dobry, polecam bardzo serdecznie, Alka. On podbijał poprzeczkę. I dlaczego jest cięższa? Jakiej wcześniej nie widziałem, bo na ogół jak ktoś robi maraton, to potem robi, nie wiem, maraton w innym mieście. Potem zrobi 5 maratonów w innym mieście. On prosto z maratonu, nawet nie na pół Ironmana, tylko od razu na Ironmana, co naprawdę jak... A na tym K2 to nie było coś takiego, że parę lat temu jacyś Polacy tam wchodzili zimą i im się nie udało i była jakaś awantura, kurwa, na cały ten... na cały internet, coś takiego kojarzę. Ktoś wie jaki to jest wysiłek, no to docenia jaki to jest upgrade z maratonu, tak? Jak wspomniał o tym Everestie, znając już jego... cechy personalne, no wiedziałem, że jak sobie coś bije do głowy, to już jest zrobione. Tak sobie uświadomiłem, że... Można palić w Nepalu, czy nie? Cały czas już teraz jest bliżej niż dalej, nie? Jak jeszcze byłem w Polsce, to tak, czy tam tydzień, czy 3 dni, czy tam 15 dni, to jeden nie? Teraz każdy jeden dzień nas przybliża do D-Day, nie? A, jaki D-Day, chłopie! Jak wybieram sobie swoich partnerów wyprawy, nie biorę kota w worku. Ja chcę mieć ten dzień. Hello, Tenji, this is Peter. Hi, Peter. Wybrałem Tenjiego, bo po prostu byłem z nim na Ama Dablam. Był on bardzo surowy, bardzo ciężki, Cisnął nas bardzo, żebyśmy szybko wychodzili do góry. Czuć od niego po prostu coś takiego, że nie chce cię oszukać. Dlatego wybrałem go jako kierownika naszej wyprawy. Good. Welcome to Nepal. Welcome, welcome. You see, this is our second cameraman, yeah. Yes? The first one. Yeah, the first one. The one who is doing the job on top. Yeah. Okay, the job on top. No, it's okay, it's okay, it's okay. You will help me up there. Up there. Right now I have power. Okay, welcome. A taki podstawowy Sherpa ile razy już był kurwa na tym Everestie? 50 w skali, to znaczy przez całe swoje życie? Oni co chwilę tam wchodzą, nie? Thank you. Siedzi z nami chłop, który 8 razy na Everestie. Chyba 9. I wiesz, K2 i tak dalej. To są nie? To są nie widać po nich, ale ich mają długości przynajmniej 20 cm, a jaja są tak wielkie jak arbuzy, nie? Minimaj! Yes. I was, he's my close friend and I told him that he need to summit Mount Everest one day. Yeah, he looks strong like that. You will have to carry him in your backpack. A Minimak dałby radę? Hello. Czy ma za małe płuca? Very good, and you? Fine, sir. Ah, that's perfect. Okay. Mam ci jak na to, co będzie się działo w następnych dniach, to się trochę rozpieszczamy dzisiaj, nie? Ale trzeba, stary. Może jeszcze wanna będzie, A jest jakiś mini Mount Everest dla karów, czy nie? Skorzystamy, bo to później, stary, no. Tenji ci będzie zakazywał się myć, bo powie ci, że się rozchorujesz, nie? Aha. Masz chusteczki i musisz sobie tylko podmyć dupę i... Dobra, prysznic, jest git, przeżyjemy to jakoś. Stary, to co będzie się działo później. Kilka dni będziemy błagać o tak, no. O cieplutku. Kolejna noc, która trwała 4 godziny. 4,5 godziny. Jeżeli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. Bardzo ci się podoba? No chciałem założyć. Kupiłbyś takich pewnie sporo, nie? No, na pewno przynajmniej sztuk jedna. Na pewno, także proszę Państwa, bierzcie przykład z Twardego, nie? Przynajmniej jedna. Owoce. Jemy dużo owoców, warzywka. Co ty napisałeś? Stary, jak jeszcze tyle jajeczek podjemy, to tak będę pierdził, nie? To będzie gorzej niż do tej pory. Pani dietyk Marto, jemy antyoksydanty, owoce. Nazywam się Marta Naczyk, jestem dietetykiem sportowym i przygotowuję ludzi do wypraw wysokogórskich. Założenie jest takie, że jemy zdrowo, jemy piękne jedzenie, ale prawda jest taka, że czasami jest ciężko utrzymać tą dietę. Czasami to żywienie leżało i mówiłem mu, żeby zadbał o żarcie, dojadał gdzieś tam na mieście. Dobrze, proszę Państwa, czas na regeneracyjny posiłek. Marta, dietetyk, byłaby bardzo zadowolona. Nie będę pokazywał, co wczoraj jadłem, bo lekki cheat meal wleciał. Leciutki, oczywiście. Raz w ogóle musieliśmy zmienić catering, bo był tak gówniany. Był drogi i gówniany, nie? To wszystko smakuje jak jakieś gówno, nie? Kurwa, tu jest sucha kasza gryczana, nie? Suchy k***a, zielony groszek, kalafior to jest jedyna dobra rzecz. Ogólnie to naprawdę starałem się trzymać dietę, bardzo było to dla mnie istotne, bo widziałem różnicę. Witam serdecznie, proszę Państwa. Idziemy właśnie teraz na puzę, czyli taką oficjalną imprezę przed wyprawą. Ma nam to pozwolić wejść na górę, ma dać nam dobrą pogodę. Poznamy pewnie rodzinę Tendziego i tak dalej, popatrzą się na nas i powiedzą: to przez was k***a mój mąż, mój syn, mój tata idzie i będzie poświęcał swoje życie. You guys are from Romania, right? From Poland. Where is Poland? A tam już jest chyba wysoko, nie? W samym Nepalu. Hello, Tenji. You are a big part of our team, of our expedition. Yeah. We have T-shirts. Oh. I have also a T-shirt for you. And it says that if you are going through hell, keep going. You know, yes, just do one more step. Yeah. One more step. And there is a monkey, because I love monkeys. There is a big mountain, so this is for you. Thank you. A lot of your brothers are doing also mountaineering. One is 8K. One is 8K, one is Pioneer, and now Summit Coast. Yes. Yeah, one is USA, one is India. Okay. And one sister only, yes? Yeah. Oh, it's poor. Only one girl in the room of the many boys. Yeah. Actually, I was training for 5 months. Really, like I was training, I was trying hard. I don't need to, you know, we just want to have fun. It's not necessary. The health and the everything is the most important. There is no rush to do anything. We just want to have fun and enjoy. My tam siedzimy w tym, kur... Czytamy, ty mówisz, że tak. Dobra zabawa, zdrowie... Tak, nie ma ch**a. Nie, to tak nie działa. Jak już jesteś w kampie czwartym, to myślisz, że umrzesz. Wiesz po prostu, że jest bardzo źle, ale idziesz, także tam już dobrej zabawy nie było. Dobra zabawa. It's not problem to get more in case. Coraz częściej ma miejsce sytuacja, że komuś giną butle z tlenem. Szczególnie ma to miejsce na Everestie, gdzie tych butli jest tysiące, około 7000 butli tlenowych. For example, Dawa told me that last year he didn't, or last time he didn't summit the Mount Everest because he have, like, you know, didn't have oxygen. Szerpowie, którzy znoszą butle z tlenem puste, dostają za to pieniądze. Zostało to wprowadzone jakiś czas temu po to, żeby sprzątać Everest. Też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś pełną butlę, która leżała przed namiotem, odkręcił, spuścił tlen i zabrał jako pustą do bazy, za którą dostał później pieniądze, a wspinacz, którego to była butla, został na lodzie. Czy można kurwa umrzeć przez coś takiego, bo ktoś ci tlen zajebie? Ja pierdolę kurwa, nową traumę mi odblokowali. Chociaż kurwa nie do końca, bo gdzie ja na jakimś Mount Everestie? Jest ludzi, nie? Have like, you know, this situation, like the oxygen won't allow us, yes, or some of the things. No problem. Okay, perfect. Sam nawet nie mogę do końca zrozumieć, jak to jest zabrać komuś aparaturę tlenową, która po prostu podtrzymuje cię na życiu. Zdobywca jedyny w Polsce Everestu bez tlenu, Marcin Miotk. Doszedł do ostatniego obozu, w którym miał znajdować się jego ekwipunek, który miał ze sobą zabrać na szczyt, to okazało się, że ktoś ten ekwipunek wyjął z namiotu i po prostu zabrał. Zabranie komuś takiej rzeczy na wysokości obozu trzeciego jest po prostu skazaniem kogoś na śmierć. No. Nepal jest takim tradycyjnym państwem. Religia odgrywa bardzo... Ale on przeżył, tak? Życiu. Jak się jeszcze raz nazywał ten pan, który bez tlenu wszedł? ...człowieka. Diamond. Ale on żyje, tego nie skazało to na śmierć chyba, nie? Tak. W 2005 roku. Pierwsze jedyne polskie wejście bez użycia tlenu, samotnie, bez pomocy szerpów. Droga papieska od strony włoskiej? Co to kurwa jest droga papieska? Nie no kurwa. Od strony włoskiej? Masakra! Co to jest droga papieska? Że idziesz na górę, ale cię kuszą? Zdjęciami dzieci, czy co? Nie masz o tym, nie? Tak. Ty masz długie życia, stary, ja mam więcej siana. Także wykastowaliśmy spele i czułem się mocno zenchantowany. You have another one also, which is No, this is this is only one. Only one. And I told them that they need to make it for the 8,000 for Everest, and they did this one, yes. Chciałem sobie stworzyć specjalny strój z racji tego, że jestem lekko atencyjny. Cześć! Nie przeszkadza ci, że jestem na schodach? Nie. Super! Trenuję, żeby ten strój był na szczycie. Postanowiłem, że stworzę sobie coś, co sprawi, że będzie mnie wyróżniało. Ja p***ole, przecież ja jestem bossem, nie? Przecież teraz jak ja nie wyjdę, to będę pośmiewiskiem, ale tym. Piękny jest. Kuba jak się taki zrobił? No. Będzie się wyróżniał. Super, bomba. Różowy jest. Nie, no, o, to jest ten ziomek, co na Mount Everest szedł bez trenu, bo sobie zgooglowałem. Marcin Miotk. Będziesz stary furorę robił na stoku, no. A on tylko raz był na tym Everestie, czy więcej razy, stary? Stworzyliśmy... Jak to jest na przykład, że ziomek był tylko na 2-8 tysięcznikach, a se wszedł tutaj bez trenu? To co, już nie chciał dalej wchodzić, czy co? Bo potem na jakieś mniejsze górki wchodził. Górki. Nie, dobra, tu na K2 był, a na Purna. To tu na jeszcze jednym był. A który 8-tysięcznik jest najłatwiejszy? Jest jakiś taki? Bo dużo jest 6-tysięczników, okej. To też jest mega droga wyprawa. No w sumie ta, no pewnie to ze 100 000 euro kosztuje coś takiego, nie? No kurwa, mówię tylko, bo dla osoby, która wiesz, która się wpierdoliła na Mount Everest jako jedyna osoba z naszego kraju, to dziwne, że nie wszedł na wszystkie szczyty, nie? Skoro miał takie zajebiste możliwości. Tylko dwa, bo to wciul drogi, okej. Jeden z lepszych kombinezonów i mówię to całkowicie szczerze, był on bardzo ciepły, jednocześnie mogłem sobie ściągnąć rękawy, jak były dni gorące, bo tak, w górach też zdarzają się upalne dni, w których po prostu nie dajesz rady ze względu na to, jaka jest lampa. Lampa jak chuj, lampa jak skurwysyn. Wiem o tym, że powiedzmy kilo na nogach to jest tak jak 4 kilo na plecach. It's heavy, yes? Heavier than other? Yeah. That is okay. Oj, k***marnisz. Zaufałem Tenjiemu i kupiliśmy inny rodzaj butów, bardzo podobny do tego, który miałem już wcześniej na Ama Dablam i się miście sprawdził, aczkolwiek po prostu rozmiar na 8-tysięczniki. With this you can go for the Everest? And it's, your feet is not freezing? More than Everest? Where Tenji? Będę o pieniądze, nie? Kilka rzeczy podmieniliśmy po prostu na modele, które Tenji uważa, że są lepsze i ja mu ufam w 100%. Trochę się to wiązało z dodatkowymi kosztami. MBank, dzięki bardzo, pomagacie mi. Dobrze, trzeba trochę zamówić rzeczy przed wyjazdem, ogarnąć specjalne baterie, trochę ubrań oraz paski do raku. Ty, w sumie tak! Jak ogólnie i tak na zimnie ci bateria kurwa trzyma 2 sekundy, to co dopiero kurwa jak jesteś chuj wie gdzie kurwa, jesteś bliżej Księżyca kurwa niż Wrocławia, nie? Minuty bywają tak specyficzne, że muszę się zagłębić w takie zakamarki internetu, że no, te strony są troszeczkę podejrzane. Wtedy nie za bardzo chcę podawać danych do mojej realnej karty, żeby ktoś mnie ograbił z moich ostatnich 10 zł. Ale spokojnie, proszę Państwa, MBank, w którym mam konto od wielu lat i który jest partnerem naszej wyprawy, ma w tej aplikacji mega spoko opcję, w której możecie wygenerować wirtualne... Pozdrawiamy MBank! Dzięki, że sponsorowaliście Pateca. Jesteście mega w porządku ziomkami. Głównej. Dodatkowo macie opcję darmowego przewalutowania na euro bądź dolary, co jest bardzo spoko. Jest to szybkie, proste i wydajne. Dobrze, proszę Państwa, rzeczy zamówione, możemy ruszać dalej do roboty. Do you think brother, because I'm already second time in this shop. Last year I was also. We can do some... Yes, why not share that with respect? You respect, okay, thank you very much. Dobrze, negocjuję. Look what I've done here. You see? Ale se kurwa rabacik załatwił. Because when you have gloves, it's hard sometimes to take this one. Good idea. So good idea. This is good idea. Ah, you see? I can teach you something, you know? I will be your Sherpa. Tenji. This is hobby horse, you know that. Na każdym 8-tysięczniku gdzieś tam w okolicy właśnie też są tubylcy, którzy zawodowo pomagają wchodzić tym ludziom? The kids are, we need this. Ile jest takich ludzi jak Sherpa ogólnie tam w Nepalu? To jest, nie wiem, Bardziej 1000 osób, czy bardziej 70? The photo, yeah. But don't tell potters that they are carrying this, because they will be mad at me. This is for the... If, for example, you want to smoke, like... But I don't want to smoke it, but I was thinking of taking just to have a picture, you know. But it's, you know, it's not necessary, but we will see, you know. You can put it here and, yes. I heard that once you smoked before Hillary step, yes? I stopped now from last year. Czuję się trochę chorzy. No jak wiesz, takie to nie jest takie coś, że... Bo ja na przykład nie czuję, żebym wiesz, był ten, nie? Ale wiesz, jest no zapchany. No. Czuję tak, jakby mi miał mieć gorączkę jutro na przykład, a będzie wieczorem. No, to taka ciężka głowa wtedy jest. To jest quite okay, but still we... I'm waiting to like, you know... A ile taki Sherpa zarabia w skali roku, jak na parę wypraw pójdzie? So be in the rhythm, on the trekking, you know, so like every day is good sleep, because today also we are living in the evening, yes? Yes. Ostatni dzień w Katmandu, sobie trochę rzeczykę pozwiedzaliśmy, zajęliśmy głowę innymi rzeczami. Ale żyją sobie z tego tak na wkurwę wysokim poziomie? Which one do you think? I think it's a lot of fat, yes? Yeah. We will be strong. A ci Sherpowie też na co dzień trenują jakąś wydolność, czy po prostu to już jest jakby taka trochę rzecz nabyta, którą sobie podtrzymują wchodząc na te góry od czasu do czasu? Mm. Yeah. Good, very good. Tutaj jak nagrywasz rzeczy, to można powiedzieć, że to ma być spakowane za 1,5 godzinki. Okay. Max. Będzie w tym filmie większość tych informacji, które pytasz, no okej, no ale jestem ciekawy już teraz, nie? Bank nepalski. Mamy to, przeszliśmy przez firewalla. Ja widziałem chyba w okolicach, kiedy Patec wchodził, to było coś takiego na... Gdzieś tam w social mediach widziałem, że jakaś... Że śnieg się zawalił, kurwa, ileś osób w dół poleciało, nie? Czy coś takiego było? Ale ja nie wiem, czy to z tego roku było, ale ktoś postował taki film. Że jakby ludzie są i nagle, kurwa, ileś osób się zapadło. Taka lawina, no. A to on był przy tym, okej. Okay. Czyli on widział śmierć ludzi i on mógł umrzeć, gdyby był 100 metrów dalej, tak? Very good now. Now we are the summit for steel. This is Valdi. Do you know this guy? He's making a lot of 8,000 peaks. This is Marcin. He done Mount Everest without oxygen, and this is Dorota, and she also done like 8,000 peaks. So there is a lot of Polish people right now in Nepal fighting also. To czemu go nie wzięli, jak taka ekipę mają? To nie lepiej już by było z Polakami wchodzić? A Dawa, naughty boy, spóźnił się Dawa. Ty tu nagrał, wyglądasz kopię. Jak? No. Nie no, może... Jakiś nowy rodzaj szybki. Na tempo pewnie, okay. Thank you, bye bye. 3 hours drive to the airport? 3 to 4, yeah. To na przykład Patec, bo on tam, z tego co zrozumiałem, to parę tygodni siedział w jakimś tam... w górach ogólnie i się przygotowywał do tego, żeby zaatakować szczyt, tak? Żeby tam organizm mu się przygotował. To powiedzmy, jeśli jego wyprawa, nie wiem, że coś powiedzieć, trwała 2 miesiące, to taki ziomek, co tam se wchodzi, wiesz, tak na poważnie, to w ile? To kilka razy szybciej tam wchodzi? Jakub knows, right? Yes, we have Michael Schumacher in front of the Formula One driver. 2 hours to Ramachand. To jest jeszcze miasto. Mamy lotnisko, będzie pewnie około godzinki. Z tym lotniskiem zawsze są problemy, zawsze jest mgła, zawsze samoloty nie latają, zawsze są opóźnienia, zawsze jest dupa. Nie wszedłem do takiego kurwa samolotu, tak. Że to wygląda. Kuba śpi, ja wstałem, bo jestem głodny, a samoloty wciąż nie latają ze względu na ciężkie warunki pogodowe. Znaczy to... no, ja nie wiem co więcej. Mieli kłopoty trochę ładnie, żebym wiesz, wyszedł na fajnego. Dobra, a ten twardy też tam wchodzi, czy kurwa on sobie już na którymś momencie idzie w dół? Bo też by było pojebane. Ja właśnie sobie tak pomyślałem, że jakbym wchodził na Mount Everest, to ja to tam chuj kurwa, ale kto sobie Jasia kurwa wyobraża tam? Jest takie cel, że już człowiek by chciał atakować, stary, chcemy robić tą wysokość powoli. Czy teraz spoilerują to, po co oglądasz, to w sumie tak. Wyglądała sytuacja. Chyba idziemy do hotelu, umyjemy dupę. Też kurde, nie chcę mi się przeżywać tego jutro na nowo, wiesz, tych wszystkich rzeczy, tych bagaży, nie? Ale wysrałbym się w pokoju hotelowym, nie? Odwołali nas na dzisiaj. No dzisiaj już nas odwołali, nie? Ale niektóre lecą, nie wiem ile poleci, ale... Dobrze, niech... najważniejsze, że coś tam leci, nie? I żeby jutro puściło, nie? To room tour? Room tour, no. Szybki room tour. Szybki room tour. Ale krótkie łóżko. To jest właśnie na spokój, nie? Ten obrazek tak trochę z Chinami mi się kojarzy, nie? Już taki się ryż, kurwa, czy coś. Nigdy w Chinach nie byłem, ale takie mam wyobrażenie. Dzisiejsza noc to była katastrofa ze względu na komary, których było tak pełno, jesteśmy mega pogryzieni. Było ciepło, brudno, komarów tutaj było z 500 w tym pomieszczeniu. I po prostu już chcemy zacząć ten trek, chcemy już wejść na drogę, trasę, żeby po prostu móc się ruszać i żeby złapać regularny sen, bo to jest coś, czego mi brakuje od wyjazdu. To już jest chyba trzecia noc, która jest nieprzespana. Ja czasami mam tak, że mi się wydaje, że ja mega dużo narzekam podczas wypraw, nie? Ale staram się pokazać ludziom. Wiesz, no. To była najgorsza noc, jedna z moich w życiu, ale nie wykończyła mi psychicznych takich wykończeń, to mnie wykończyła fest, nie? Czy co, idą coraz wyżej, potem schodzą, żeby wejść jeszcze raz? Okej. Okay. Ciekawe, nie? Ludzkie ciało jest kurwa takie... dziwne pod tym względem. Fizycznie nie, no bo wiesz, to było ciepło i było ten... No ale to, że nie możesz spać, bo coś ci nie daje spać, nie? To jakby ktoś na to słyszysz spał, to z... Tak. Wiesz, po prostu już chciałem spać, nie? Już dawałem się zagniętą za 12 godzinach, chcę spać i wiesz, nie, no nie, no tragicznie. Kurwa. Tłumacz to. To trzy. Zakręć śmigły mnie. Może wytrzyma. Ja pierdolę, kurwa, ale samolot ty. Bardziej mnie ten samolot przeraża stary niż ta góra na ten moment. Udało się nam wejść na to lotnisko i polecieć w końcu do Lukli. I tak troszkę to wygląda, to lotnisko i to wszystko, co się odbywa, wiesz, jak lata 80. kurwa w Kolumbii, jak masz czasami jakieś filmy dokumentalne o tym, jak pierwsze przemyty narkotyków było, to też, wiesz, wszyscy na lotnisku, ktoś tam kurwa biega, coś tam kurwa pod samolotem, proszę tu przejść. Do najniebezpieczniejszego lotniska na świecie. Okej. Okay. Dobra, już tutaj zobaczcie, tu już jest 3000 metrów nad poziomem morza, nie? 6,000 or not? 6,000, yes. I heard that if it has snow, there is 6,000, yes? No i a kupy to jest początek, nie? Ciekawe, czy już ich tam dusi, tam, nie? Nie, to właśnie tak nie może być, dlatego właśnie rozmawiam z... Himalajstami. Ogólnie prawda jest taka, że bez porterów himalaizmu by nie było, najprawdopodobniej w ogóle, albo jakieś poszczególne wyjątki. Ci ludzie noszą naprawdę gigantyczne ciężary. Trzeba im te zasługi, prawda, pokazać, że to dzięki nim te wyprawy się dzieją, ale wiesz, oni też sobie naprawdę zarabiają na tym. Pisek. Idziemy sobie teraz wypić herbatkę. Ciekawostka dla wszystkich, ponoć, żeby nie brać lemon, że te cytryny coś jakieś są, żeby brać ginger honey, bez lemon. Thank you, thank you. Najprawdopodobniej już będzie coraz gorsze jedzenie, nie? Teraz im dalej w las, tym gorzej będzie. Co? Szukałeś wkładu, co? Szukałem jakiejś kluski albo coś. No tu nic. To jest chłopie eliksir. Ja to codziennie wydupcałem, tak po 3 nawet nie, czasami. W każdej lodży. Dobre. Dobre, nie? Czuł. Dobry, chłopie. A tam już jest zimno, czy nie? Odpalamy nasz pierwszy trening spinaczkowy. Zaczynamy. Ja już zadyszkę po tych schodach złapałem. Ja też, dlatego leciutko. Dlatego leciutko lecimy. A tutaj te kamienie, nie? To jest ta zmora tutaj ludzi, którzy powiedzmy gdzieś tam pracują w biedzie. Na wszystko, no do wszystkiego potrzebny kamień. Pod drogi przede wszystkim. Osiołki. No kurczę. Sagi? No powiem szczerze, że jak tu masz lęk wysokości, to nie pchałbym się, nie? Czemu? No jak masz lęk wysokości, no czemu? Masz po co 30 metrów w dół? Masz lęk... Ja na jakimś budynku czuję jakiś lekki taki niepokój. Nie, żebym jakoś się mocno bał czy coś, ale jak idziesz po jakiejś górze i wiesz, i równolegle są jakieś ten, to jakby to chyba to tak nie działa. To jest chyba bardziej... Nie. Kurwa, chyba do momentu, kiedy nie ma takiego wiatru, kurwa, że tak, że niby masz takie, że o kurwa, może mnie zaraz zdmuchnie, to chyba jest luz, nie? Wysokość jesteś p***. To jest niesamowite, że właśnie nie ma tutaj ani jednej drogi asfaltowej, ani jednego motorbajku, ani jednego skutera. Cofnęliśmy się, wiesz, kilkaset powiedzmy lat do tyłu. Wszystko jest na wołach. Wszystko jest przez ludzi. Before in the past days in the villages, the old people like from village, they used to drink water like this. Even nowadays in the villages, you know, yes. They drink water like this. If they have water like this, they wash hand first, and then they put water here first, and they drink like this. You can try it. Oh, I think I will be, you know, I know that it's very safe, but I will just... Good, but... Yes. So you don't want to try that? Yes. He's afraid of sraczka, you know? Afraid of sraczka. You afraid me? Be on safe side, always, okay? Okay. Okej, ten trening to nie, że wbiega, tylko sobie wchodzi. A, oni schodzą, aha, tak. Bo to jest sherpa paddling. No ale dobra, jeśli tam chodzą, tylko tak jednej rzeczy nie trzeba, bo jeśli chodzą tam ludzie, którzy no niewątpliwie muszą mieć pieniądze na taki wyjazd, to czemu trochę nie poprawią tej infrastruktury? Jak wiesz o co chodzi, jeśli to samo wejście, tam musisz 11 koła dolków zapłacić za pozwolenie, wiesz, jeszcze ci szerpowie i tak dalej, wiesz, że w kurwę pitosu idzie, to w trochę lepszym standardzie mogliby takie wiochy pobudować, nie? Zasoby, no ale zasoby zawsze można przetransportować powietrzem. Dziki zasóbka, stary. Chillujemy teraz z naturą. Problemem jest dostępność na druk itd., no ale to wiesz, jakby wszystko da się wybudować. Ja dziwię, że na te 2,5-3,5 nie latają helikoptery z zapatrzeniem, tylko woły ciągną. Dotykamy sobie drzew, poprzytulamy się. It's warm. Wow, ale jest kurde elegancko. Klas. Tak. Thank you. Lecimy do Namche Bazar, czyli taki... A jest jakiś 8000, który jest, jakby z którego się wchodzi w jakimś bogatszym rejonie, czy to... Znaczy, no zacznijmy od tego, że wiesz, no na przykład o, masz K2, nie? To jest chyba Chiny, Pakistan tam, nie? Chyba to jest ta granica. To tam to jakoś lepiej wygląda z racji tego, że powiedzmy Chiny są bogatsze, czy nie? Powiedzieć ostatniej osady, najbardziej cywilizowanej przed wyjściem. Spędzimy tam 2 noce. Helikopter Gortata może podać na ostatnią półkę. Okej. Okay. Owsianka na mleku, jajeczka, żeby puszczać bączki przepyszne. I jeszcze do tego chlebek, troszeczkę dżemiku, miodziku i tak dalej. K2. To będzie węglowodanowa bomba i będziemy dzisiaj po prostu... Ja wolał lecieć właśnie do takiego miejsca, nie do jakichś nowoczesnych rezydencji. Kurwa, wiesz, z jednej strony, no nie no... Wiesz, to, że ty wolałbyś z plecakiem do Kazachstanu na wakacje polecieć zamiast do All Inclusive, nie wiem, kurwa, do Miami, to ja to czaję, nie? Ale w momencie, kiedy i tak cię czeka bardzo ciężki bój, który niejednokrotnie kończy się śmiercią, to lepiej chyba, wiesz, w takich trochę zachodnich warunkach się do tego przygotowywać, nie? Pora białaczka. Białaczka jest słaba. Thank you, brother. Thank you. Very, very good lodge. Very good lodge. Okay. Thank you very much. Znaczy, wiecie, ja myślę, że to też zbytnio nie różni taka knajpa od jakiejś knajpy, nie wiem, na Hopoku jak byliśmy, albo gdzie indziej w górach, jak se na narty jedziesz, nie? Taka karczma, no. Kolka jest, fanta jest. Food was tasty, okay. Room was nice. Have yes. Not track? Yes. Not track, have average. Yes. Okay, best of luck. Thank you. Okay. Thank you, see you soon. No, no, thank okay. You to so, baby. A to daleko jeszcze. Już jesteśmy na miejscu, synek. Jeszcze tylko 2,5 godziny. Kluczem do sukcesu. Bardzo powolna aklimatyzacja, bardzo powolne wychodzenie metrami do góry. Tam jest w ogóle jakieś zalecane 300 metrów przewyższenia dziennie. Wiadomo, robi się trochę więcej, w szczególności tam w Nepalu. A czemu maski? Żeby sobie tlen zabrać, czy po prostu takie jakieś kwestie sanitarne? Ale buja we. Kolejnego stopa, naprawdę idziemy bardzo powolutku, ale mogę powiedzieć, że wolniej niż ostatnio. Tutaj w Nepalu króluje Dalbat. Dalbat, mamy takie powiedzenie, Dalbat Power 24 hour i to dostaniemy bez limitowanej dokładki w każdym lodżu po drodze. Nie zrozumiałem, co nam powiedziała. Dzień dobry, jesteśmy pod mostem Hillary'ego Tenzinga. To jest Hillary i jest Tenzing i to jest duet, który pierwszy wyszedł na Mount Everesta. A kto pierwsze zimowe wejście na Everesta zaliczył? Marcin Banan. Wielicki i tutaj Kamil wpisz, bo zapomniałem, ale Polacy. A to oni pierwsi byli zimą. Na świecie pierwsi. Na świecie? No chłopie, Polacy mają duże f***y, jeżeli chodzi o mountainizm. Tak, ja tutaj jestem wyjątkiem. Polscy himalaiści są znani z tego, że... pierdolę, nie no kurwa, wypierdalaj z tym mostem, na ten most nigdy w życiu bym się nie wpierdolił. Przecież jakby to je było, to tylko raz. Nie. Pewnie się tam bujak sam skurwysyn. I chuja, koniec. Tam by się moja przygoda kurwa zakończyła. Chyba, że pozwoliliby mi się kurwa doczołgać kurwa po tym. wiele lat jako nieliczni, a jeśli nie powiedzieć nawet jedyni, wspinali się zimą w Himalajach. W 1980 roku miała miejsce udana wyprawa na Everest zimą, jako pierwsi Polacy zdobyli ten szczyt i były to osiągnięcia duże też dlatego, że wówczas... A Szerpowie nie zdobyli tego zimą? Czy oni się nie liczą? Uważano, że w ogóle nie da się wspinać w Himalajach powyżej 8000 metrów zimą. This is one of the highest bridges from Kumbu area. Yes. You know, and this is also Hillary, Tenji Hillary. Yes. Bridge. Tenzing was a Sherpa. Hillary was from USA. Yes, yes, or he was from USA, and Tenzing was climbed with him. Mount Everest. Yeah. Yes. Yeah. In which year? Which year? I don't know actually. Ah, no. Okay, no problem. Ah. Well, sing. No, sing. Yeah, this is about, you know, the guy. Kurwa, znając moje szczęście, nawet jakbym szedł tak jak on, to bym się spierdolił w dół i siemano, nie? Największa pod szczytem Mount Everest. Zaś w ogóle na niego wyruszył, to już się spierdolił z jakiejś małej, kurwa, górki. I rozjebał se głową, kurwa, o sosnę. Is like floating or something like that to lady. Oh, yes. Oh, it's about the love. Yeah. Dochodzimy do momentu wyprawy, w którym naprawdę zaczynają wychodzić rzeczy, których tam nie przygotowaliśmy. Kurde, ząbek, coś mi zaczyna boleć, nigdy mnie... Nie tak samo, bo to też jest tak, że ciśnienie, nie? Powoduje, że jeśli masz coś z zębem złego, to ciśnienie będzie ci to jeszcze tylko i wyłącznie... Ale nigdy, wiesz, nie miałem, nie? I to też jest to, że coś się zaczyna dziać, to wiesz, tu od razu człowiek jest zesrany, że tak. Wiesz, lekko go coś zapiecze. Tutaj coś się zaczęło na przykład dziać z kostką. Leciutko kolanko, jakieś tam rzeczy, ale wszystko było jeszcze w miarę pod kontrolą. Pamiętajmy, że jesteśmy dopiero w Namche Bazar, 3500. A będziemy mieszkać na 5300. Najczęstsze problemy na tej wysokości to tak naprawdę te same problemy, które nas atakują na poziomie morza. Tylko tam one nas atakują ze zdwojoną siłą i bardzo ciężko jest się ich pozbyć. Było całkiem zimno, ale ja się rozbierałem co chwilę. No, rozdało się. Wszystkie warstwy zdjąłem. Dało się rozgrzać. Już wtedy to była ta pierwsza noc, która mimo hipoksji i tak dalej, no czuć było tą wysokość i trochę gorzej się zasypiało. A właśnie, ja się zawsze zastanawiam, czy mówić, co się będzie działo, bo to jest takie, tak jakbyś był taką zrobimy to, a może przestań mówić, co zrobisz, tylko to zrób. Review śniadania, dżem. No i kurwa nie odbiera, nie? Już miałem... nie, to nie o mnie, to do Jasia kurwa było. Bo mówi, że zrobi ten samochód, nie, to nie było do mnie, nie. To było do Jasia. No niestety zapałę, ale za to reszta też zapałę. Nie no, jest git, ale zdecydowanie poprzednie miejsca mi się wydaje, że były lepsze, nie? Zjemy sobie dzisiaj w tym... O, dziękuję. Będziesz mógł później zrobić porównanie, nie? Pancake'ów. Koniecznie, no. Tym to jakie byliśmy, nie? Ej, ale w ogóle... Ja na przykład czuję lekko, lekko takie, nie wiem czy to jest z braku snu, czy z tego, że jak się myśli, to moja duża głowa jest ten, ale czuję leciutko. Ale też czuję, że na przykład te pomiary tlenu z palucha są git, że ta hipoksja coś tam dała. Bardzo ważnym parametrem, o którym się tu ciągle przywija, jest saturacja, dzięki której mamy taki przynajmniej pogląd na to, jak nasza krew jest natlenowana. Ale to jest tylko numer, więc to musi iść w parze z całym naszym samopoczuciem. Czasem możemy mieć po prostu zimne palce i wyjdzie nam słaby wynik. Po prostu przez te palce ta krew nie za bardzo płynie. To na COVID-zie się miało to takie te, nie? I chyba do dzisiaj mam to w domu. Jest taki, jakby się dymiło kurwa z takiego jednego... Taki, tylko taki kopiec, tak, nie? Tak. To jest Everest. To jest Everest? Tak. Widzisz tą górę, tą? Taki kurwa... To jest Ama Dablam. O kuzio. Wyobraź sobie zobaczyć to po raz pierwszy, nie? To jest większe wrażenie niż Everest. Czy oni już tam byli, Ama Dablam? Hotel Everest 3880. Budzisz się rano i widzisz Everest. Aha. Ojciec i syn, nie? Razem leżą na kadwanie. Ludzie, którzy, wiesz, poświęcili swoje życia, żeby robić pasję, a często dla mediów, dla prasy są po prostu tylko klikalnym nagłówkiem, nie? I ludzie tego, wiesz, nie rozumieją. To wiesz, że tak się łatwo im się pisze o tych śmierciach i tak dalej, nie? Kto nigdy nie wyszedł z domu, ten właśnie tak krytykuje, nie? O, bo coś tam, żeby lepiej by został w domu, może by... Proszę Państwa, dumny jestem z tego, że jestem Polakiem i mówię to całkowicie nieironicznie, w szczególności w górach. Przodkowie oraz cały czas żyjący wspinacze zostawili nam bardzo fajną spuściznę. Mamy nawet tabliczkę. No. Mi dziadek też zostawił spuściznę. Polska góra. Polska góra. Polska góra. Na policzkach. I zawsze, jak ja przynajmniej tutaj gdzieś tam byłem w tych górach i mówiłem, że jestem Polakiem, to było o, macie najlepszych wspinaczy, jesteście najlepsi. I prawda jest taka, że takie zdanie o nas jest. Memoriał polskich Himalajistów pozostali w górach, które kochali. Pamięci polskich wspinaczy, którzy zginęli podczas zdobywania szczytów 8-tysięcznych w Himalajach i Karakorum. Szacunek dla takich ludzi, nie? O, to o tym Mackiewiczu chyba było głośno, nie? W Himalajach. Bo Nanga Parbat, pamiętam. I Karakorum. Szacunek. I to są jedyni Polacy, znaczy jedyni. Chodzi mi o to, że wszystkim innym się udało, jak się wspinali, czy tu też nie wszyscy są wypisani Polacy, którzy stracili życie? O, 2013, dużo niestety. Szacunek dla takich ludzi, nie? Szacunek dla ludzi, którzy, prawda, żyją z pasją i dla idei są w stanie też poświęcić życie. Każda osoba, która gdzieś tam idzie wyżej, no to musi się z tym liczyć, a to są ludzie, którzy, wiesz, rzeczywiście są, no, tak jak tamten gościu w tym muzeum, jak mu powiedzieliśmy o tym, to on powiedział, że you should go there, the best climbers in the world. Najfajniejsze, co się słyszy o Polakach, to jest to, że pomagają innym ludziom. Naprawdę pomoc na takich wysokościach nie jest prosta, często wiąże się z ryzykowaniem własnego życia. Mam na koncie kilka akcji ratunkowych. Gdybym ja w tych sytuacjach, w których to się wydarzyło, nie poszedł na pomoc, to nikt inny by tego nie zrobił. Tam było ewidentne narażanie życia w celu ratowania życia. No i rzeczywiście, o ile kiedyś ta zasada pomagania w górach komuś, kto potrzebuje pomocy, była taką uniwersalną, powszechnie przestrzeganą zasadą, dzisiaj widzimy, że to również się zmienia i coraz częściej z tych gór najwyższych docierają do nas obrazki o tym, że ktoś tam umiera, a zespół wspinaczy komercyjnych wraz ze swoimi przewodnikami po prostu mija tą umierającą osobę, skupiając się na realizacji swojego celu. Na pewnej ulicy jest ludzi. Naprawdę, normalnie jest liść. Serio? Tak, dlatego bardzo Cię proszę uważać, stary. Dobra. Naprawdę. Słuchaj, jeżeli cokolwiek... Po prostu zawracaj k***a i tyle. Dobra. Jasne? Dobra. Masz, wiesz, masz być cały. Dobra, Przekozacy. I to widać, nie? Tutaj na przykład wyprawa na Everesta, nie? 89. Wiecie, co mnie zawsze denerwuje? Że ludzie, którzy właśnie chodzą w te góry, to szanują takich ludzi jak Patec, a ktoś, kto nie, kurwa, zdobył nawet... nie wiem, kurwa, Śnieżki, to siedzi, kurwa, w domu i mówi kurwa, z tlenem, bo mu ktoś tam nosił, kurwa, torbę, co za debil, kurwa, i tak dalej, nie? O, jeszcze za to zapłacił. 2, 3, 4, 5. No. Na przełęczy Lola doszło do tragedii, zeszła lawina, która porwała 6 polskich. Ja zdobyłem kubałówkę, no ja właśnie zdobyłem się na odwagę, żeby wam powiedzieć, kurwa, że raz zdobyłem 10. piętro, kurwa, jak winda jebła. W Zabrzu takie, jak masz takie, tam, no tam z 12-13 pięter, bloki z wielkiej płyty jebła winda, zdobyłem 10. piętro i to by było na tyle, nie? No. Jaka z profy zdobyłem kolejką. Polskich Himalajstów i 1989 rok to taki sezon, który często uważa się jako koniec tej złotej ery polskiego himalaizmu. Oprócz tej tragedii kilka miesięcy później Na Elizabeth Revolt taki hejt spadł, że tego czytać nie można było. A ja nie wiem, o co chodzi. A co, ona nie pomogła komuś, tak? Na Lhotse zginął Jerzy Kukuczka. 88 ma. One more, one more. Jedynymi istotami, które... 90, 89. Są w stanie... Nie przejmuj się, w 2005 ty pas wylądował helikopterem na Everestie, jest dla ciebie nadzieja? No, w sumie samoloty latają, kurwa, nawet wyżej, nie? Bo gdzieś na 10 kilometrach nad poziomem morza lata helikopter, lata samolot taki komercyjny, nie? I jak to jest, że helikopterem jest gorzej? No bo co, jakieś śnieżyca i tak dalej, wiatr, to spycha pewnie ten helikopter, nie? Tak? Tą aklimatyzację utrzymać nieco dłużej. Są osoby, które mieszkają na takich wysokościach już od setek lat, od pokoleń. Nie mają zielonego pojęcia, wiesz, nie sprawdzałem sobie ani tego, ani jego tętna. Po prostu, ty, jak on oddycha, czy oddychał dobrze, nie? I wchodzą się, czy nie? Czyli po prostu jak jest za rzadkie, to spada po prostu ten samolot, no bo nie ma gdzie pyr. Na 8K latają samoloty? Okej, okay, myślałem, że na 10. To mogło mi się pojebać. I co, proszę Państwa, ruszamy. Dobrze się spało, Twardy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Udało się, nie? Ta pierwsza noc była gorsza, ale aklima zadziałała. Dzisiaj znowu 300 metrów do góry, tak to powinna dobra aklimatyzacja działać. Tutaj przyniosła nam Pani herbatę, idealnie, super. Dzisiaj co mamy? Twardy, co mówisz? Ginger? Ginger honey. Także sobie będziemy herbatę i co? Będziemy szli przez piękne widoki. Co ciekawe, początek... A to nie jest tak, że 10 km ma atmosfera? To samoloty, jak mówicie, że na 14 latają, to czy ja coś popierdoliłem, że ma więcej atmosfera? Bo tam są potem jakieś stratosfery i tak dalej, nie? Że tych warstw jest ile. Początek naszej trasy będzie taki sam jak popierdoliłem, okej. Okay. Ale później się... Nie no, 400 nie ma raczej. Czekaj. Ile kilometrów ma atmosfera? Nie no, 12 kilometrów ma. Otacza bezpośrednio powierzchnię Ziemi, sięga średnio do wysokości około 12 km, nad biegunami 7 i 17 nad równikiem, zależnie od temperatury powietrza, siły ciężkości i ruchu obrotowego Ziemi. No, bo to o to mi chodzi, nie? Nas tego w szkole uczyli. Potem jest stratosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera. Ozonosfera. Trapopauza. Okej, 12 km. To, ale to oni 14 latają nad równikiem. Oni, samolot zawsze się utrzymuje mimo wszystko w atmosferze, czy czasami tak na pograniczu już też? Nie, na 100 km stary to już jest termosfera. To też jest pojebane. Tu 1000 stopni, a tu minus kurwa, a tu 0 stopni Kelvina, nie? No. 2000, 3000, 3500 to naprawdę fajnie było, nie? Bardzo dużo skupienia na tym właśnie, żeby nagrywać. Bardzo dobrze się czujesz, tlen jeszcze jest na odpowiednim pułapie. Tutaj w ogóle nie dochodzi do momentu, w którym się zastanawiasz nad swoim zdrowiem i tak dalej. Po prostu nóżka podaje, idziesz, wszystko jest super. Stary, nie? Później mamy festiwal pierdzenia, chłopie, 4 jaja, dobrze. A macie jakiś Instagram, gdzie można was... O, balon do 2 kilometrów, jakaś awionetka do 4, z 6 ze spadochronem, samolot na 10, na strefie ozonowej to jakiś myśliwiec będzie, to potem jakaś kurwa rakieta, a to jest już chyba satelita jakaś, nie wiem. Falowolna? Tak. To nie, bo ja jestem... Ja bym to zobaczyła, no już mi tutaj proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Na Everesta idę, a ty? Fajnie, może kiedyś też będziesz miała. Mam mocną psychę. Zaczynamy, proszę Państwa, odpalamy nasz trening. No i mam nadzieję, że liczę na widoki. Po raz pierwszy idę inną trasą. No w sumie jestem tutaj drugi raz XD. Ale teraz się rozdzielimy i zobaczymy teraz nowe rzeczy, nie? Też jakieś odmienia, taka ciekawostka, spierdalaj. Tutaj się w tym momencie rozdziela nasza droga z drogą... To wszystko wchodzi w skład atmosfery, stąd te 500 czy 1000 km nie jest błędem. No tak, no ale chodziło mi powiedzmy o tę pierwszą tom, nie? Którą robiłem po raz ostatni. Ostatnio szliśmy na Gokio. My idziemy na Basecamp. Także... Aha, bo pierwsze to jest troposfera, stary. Jak na razie jest bardzo luźno. Idziemy sobie bardzo po płaskim. Po prostu to jest... Jedź ze mną i paczką za mną do Szwajcarii? Nie, co ty, kurwa, pojebało cię? Zabierać czasu tak zwany. Na drodze właśnie do Basecampu i w ogóle tutaj w całym Himalajach raz na czas są takie mniejsze wioseczki, gdzie można kupić wiele rzeczy, kolorowych, fajnych tutaj pamiątek, można też tutaj dobrze zjeść. Today we do Dingboche, tomorrow. Tomorrow we will be doing Dingboche. Dingboche. And then day after tomorrow also we have rest day. Dingboche. Rest day in Dingboche. Yeah. And then we go. We will go to Nangkartshang Peak. Okay. That rest day. And in how many days do you think to też jest tak, że jak oni są w tym bejsie, to muszą czekać na zajebistą pogodę i wtedy też pewnie wszyscy ruszają, nie? Bo to nie zawsze można wyruszyć. Czyli nawet jak już będą gotowi, to idą... 5 days. Okay. Ciepło, na samej górze. Ciepło. Tym razem nie mamy kibelka. O! Możliwe, że będzie dużo kaszlaków dzisiaj. Co to kaszlak? Chłopy, tu można rzeczy zostawić, zajebiście. O ty k***a, wizu jebany, ty k***a. Chciałbym tam wsadzić coś jeszcze. Wsadzimy jeszcze później jedną torbę, nie? Wsadź tam kutasa, stary. Fun fact, nie zmieniłem majtek od początku. Nie, zmieniłem, ale od początku trekkingu nie zmieniłem. Raz zmieniłeś, o tym przyjechaliśmy do Nepalu. Tak. Dobrze, jest trzeci dzień, co nie? Czwarty chyba. Czwarty chyba trekkingu. No. O trzeci dzień czego? Majtek? To już jest chyba, kiedy wiem, 12, 6? Kurwa, zmieniaj majtki, stary! Nie można tego drążyć. Ale ten czas pędzi, co? Ja teraz zrobię roszadę, dobra? Kojarzy coś takiego? Można takie coś zrobić? Tak, to jest roszada. Nigdy w życiu nie wiedziałem, żeby ktoś zrobił. No bo... Jak oglądacie te filmy o zombie k***a i jeden z drużyny zostanie ukąszony k***a i się nie chce przyznać do twardy k***a chorubienie. Nieprawda, to ty kaszel, katar. Nie miałem mordy, normalnie jest wszystko git k***a. Czy do końca się przyznawałem, no... Tak naprawdę to każdy z nas się będzie na takiej wysokości kiedyś źle czuł. No nie do końca, nie? To nie jest tak, że my tam przychodzimy i to, że nas boli głowa, jest nam troszeczkę niedobrze, że to jest coś od razu niepokojącego, to przez dużą część czasu jest tak naprawdę normalne. Pokaż tą górę, k***a. Alla Purman. Mają tam McDonalda? Panna Górna. Fajna, co? Spoko. Jakieś 5,5 może. A może 3. No właśnie. To samo sobie nagram jeszcze. Śniegiem przydupcą u nocy, czaisz? Nie jestem z tego jakiś turbo zadowolony. Ciekawe na ile bateria w dronie im starcza. Jak jest tam tak zimno i wysoko. Roberty. Ale pancake. Dobry. Oni cały czas jajka jedzą. To one jakoś są dobre, czy nie ma nic innego? Czy to jest jakaś skazana dieta? Kiedy zwiększamy wysokość, apetyt nam maleje. Dochodzi do tak zwanego zjawiska anoreksji wysokogórskiej i możemy to odczuwać już powyżej 3000 metrów. Sytość jest osiągana po dużo mniejszych porcjach i nie jesteśmy w stanie przejeść po prostu swojego zapotrzebowania. To po prostu jest niemiłosierne, nie? Człowiek się patrzy na to i... Coś nie dla mnie, nie no, zajebiście, naprawdę jest pięknie. Dobra, w Polsce to jakieś frajery kurwa są. Dobra, tu są jakieś kurwa górki dla amatorów. Nie ma polskiej góry, której bym nie zdobył, stary. 2500 metrów. Chłopie, to kurwa... Teraz wstaję kurwa i wchodzę, nie? Nuptse, Lhotse, Everest, Lobuche, which one? Lobuche behind us now. We can't see now. This one? And there? Behind us, yeah. This one will be? Behind us. Okay, fuck. To Lhotse też k***a wygląda całkiem... Behind us. Yeah. Dobra, ile się wchodzi na Rysy? Czas przejścia od kurwa skąd? Po Prackiego Stawu do schroniska pod Rysami, szlakami niebieskimi, czerwonym zajmuje 2 godziny 15 minut, zejście godzinę 45 minut. Część przejścia ze schroniska pod Rysami do Rysów, wejście zajmuje 1 godzinę, a zejście 45 minut. Co jest z tym kurwa ciężkiego? W godzinę to robię. Tu, takie te. O tam. To co looks nice. Ale stary Everestik, Nuptse, ta graniuwa. Has anybody walk on this Nuptse ridge or no? Yeah. And some, has anybody like... This year? No, I mean... Od ile kilometrów trzeba wejść tak de facto przejść? Od parkingu, czy tam od jakiegoś miejsca, w którym się ten... 20 kilometrów! I mean summit Lhotse by going on the ridge of Nuptse or no, it's not possible? It's not possible. No, zobaczymy, dajcie mi 2 lata. Ej, dobra, ale zajebiście. Mogę... Na razie nie aż tak bardzo. Wydaje mi się, że jak zobaczy sobie górę, to wtedy, nie? Oficjalnie przekroczyliśmy granicę 4000, jesteśmy teraz na jakieś 4050 parę. Idziemy sobie zjeść lunchik. Połowa dzisiejszego trekkingu za nami, a może nawet trochę więcej niż połowa, ale dzisiaj wolniutko, piękne widoki. Tak naprawdę dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy takie widoki. Tak, proszę Państwa, z tego, że nie ma prądu i on nie jest taki łatwo dostępny, to jest najbardziej efektywny sposób podgrzewania tutaj pota, nie? Mamy taką satelitę, która skupia światło słoneczne, dzięki temu jest podgrzane, podgrzany garnek, nie? Zajebiście, szybko, tanio, wygodnie. Zrobimy 5600? No. We'll go from here and climb all the way up. Nice. How long does it take? 3 hours. 3 hours? Yeah. Only? 3 hours. Okay, it can actually. And when do we wake up? Tomorrow we need to wake up early. We need to start early in the morning. Like 6 or something. 6 wake up, yes? Or 6 start? 6 wake up, 6:30, breakfast. Breakfast and start. Everest. Here is the Chumulungma. Wiedziałem, że... Wiedziałem, że dla czekolada zrobimy taką niespodziankę, co? Żebyś już dzisiaj nie za dużo, bo dzisiaj mafinka, ten... Stary, ale codziennie jesz to samo, nie? Weź, jak na co dzień jesteś, nie wiem, wychowany na pierogach schabowym i tak dalej, dostajesz dalbata, czyli jakąś mieszankę z soczewicy z ryżem i z czymś tam chrupiącym. No okej, jak zjesz to pierwszy raz, to jest spoko, ale jak jesz to, nie wiem, 7. dzień z rzędu. Ale dużo od tego... Siłku można, co? Można. No łatwo, to nie wiesz. Jak zobaczysz taką czekoladę stojącą na półce, to nawet ta data sprzed 2 miesięcy tak się... Znaczy on nie powinien jeść czegoś, tak? Nauczyłem trochę pokory naszego nepalskiego kolegi, dałem mu bardzo mądrą lekcję życiową, że nie ma co być zbyt chytrym, chytry traci 2 razy, no i już miał zwycięstwo, aczkolwiek niestety nie udało mu się. I tak proszę Państwa, kończymy tutaj powoli naszą przygodę, Twardy aka Czekolad dopija swoją czekoladę. No nie, pobrudziłeś się. Jakby to był problem, gdyż nie myliśmy się całkiem sporo. A dzisiaj się myjemy. Czemu oni się nie myją? Nie. Nie. Dawa. That's true that it's not good to take a shower here, yes? Yeah, like until you arrive to the base camp, it's better not to take shower. It's better not to. This is the yes. Himalayas is a place for me, you know. W Himalajach nie można się do końca myć. Niestety, bo? Albo dla mnie niestety, bardzo mi to pasowało. Proszę zobaczyć, long hot shower more than 10 minutes can be very dangerous at high altitude. I nawet masz tutaj The Mountain Medical Institute, Dingboche klinik, chłopie, przybita pieczątka. Także częste mycie skraca życie, k***a, nie? Nie częste, tylko długie. Dobra, i takie, proszę Państwa. Przekonało mnie to, nawet nie użyłam mokrych chusteczek, stary, nie? Mówić. Nie ma co ryzykować życia, co? Tak, nie ma co ryzykować życia, nie? Gimbanzonga, Ulmanranga, Guzalbaga, Urbelgaza, Gindunganga, Gambulbungel. Co ty kurwa mówisz, człowieku? I saw your bio, you know, bio, your mountains, K2, Mount Everest, you are amazing, you know? You have big balls, you know? Jestem udaskiem! Jestem udaskiem! Ciekawe, czy oni kurwią, nie? Ale można. A tu byłem. No, żeby nie było. Mały jak, w dziś. A może jak on ma duże jaja, to jest przepuklina. Czy mojego jaka? Szerzy na obucie. Kurwisz do jakiegoś czasu, potem przestajesz? Nie, stary, to po prostu się przyzwyczajasz do, kurwa, odoru potu. Gdzie jest obucie? Tamto. Shit. And this one? Czolatce? Czolatce. Jak na początku do tych 3000 nie przejmujesz się swoją kondycją, raczej idziesz, wszystko jest ok, tak powyżej 4500, bliżej 5000 zaczyna być ciężko. Każde podejście, nawet taka góra. A Twardy też tam miał pozwolenie na wejście pozwolenie wejścia na Mount Everest? Mieli to kupione, czy on wiedział, że tam w pewnym momencie będzie musiał zejść już sobie w dół? Bo już widzę, że się wycofuje, nie? Taka, która gdzieś tam pewnie ma 50 metrów wzniesienia, już zaczyna być takim małym wyzwaniem, nie? Zegarek zaczyna ci pokazywać coraz wyższe tętno. Zaczynasz się troszkę martwić tym, bo trener cały czas ci wbijał do głowy, że nie przewyższaj tętna niż 150, trzyma jak najniższe, bo naprawdę będzie jeszcze tylko gorzej. Brak tlenu, coraz większe zmęczenie, a iść trzeba dalej. Dobra, Twardy, gratulacje, piątka, duża piątka zbita, 5000 pierwsze. Dla mnie żaden wyczyn, bo jestem profesjonalistą. Dla mojego Piotra Twardowskiego, kochanego operatora, po raz pierwszy. Gratulacje, wszyscy klaszczemy, udało mu się, ponieważ to nie jest takie proste. Pocałowaliśmy 5100, no. Dałbym radę tam wejść? Powiedzieć i też podziękować za to, że miałem możliwość nagrania naprawdę najlepszych ujęć z drona w swoim życiu. Stary, ja Ci dziękuję, naprawdę zajebiście. Naprawdę, prawie się popłakałem, jest to tak pięknie, jeszcze dzięki temu dronowi temu, ja pierdzielę, naprawdę. Na 500 wszystko było super, zeszliśmy, naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego samopoczucia. Jak kurwiku. Ja mam woda tam. No to... mi pota? Jeszcze jednego? A nie wziąłeś sobie? Ja mam tam pota. A to ci wziąłem z miętką. Z miętką mi wziąłeś? Nie pakuję się dzisiaj, jutro się pakuję, no będziecie do mnie czekać. Dobra. Przyniesiesz mi kosmetyczkę? No. Dobra. Myłem zęby samą szczoteczką bez pasty przez ostatnie 2 dni. No co? Wiesz, to trzeba przyjść do pokoju obok, nie? A te chusteczki. To do mycia. To do mycia. Codziennie sprawdzałem dużo razy natlenienie, samopoczucie, dbałość o tą wodę, o wszystko i widziałem, że z dnia na dzień jest coraz słabiej. Ja już tam fajkę zapalił. Panie Twardowski, co się dzieje? Dobrze się dzieje, co się dzieje, no źle się dzieje. Pierwszy dzień, w którym poczułem odczucie wysokości, co nie? I to jest bardzo ciekawa historia, bo codziennie słyszałem o tym, że wiesz jednego dnia jesteś taki hop do przodu, wiesz, robisz sobie 5000 i naprawdę wczoraj wróciliśmy, wiesz, i pranie, i sprzątanie, i ćwiczenie, i wszystko, czułem się jak młody Bóg, a dzisiaj rano, wiesz, no kuźwa, totalnie inny świat, nie? Wzięło, wyciągnęło... Wyciąga z ciebie, tak wiesz. No, ale to jest całkowicie normalne, nie? Że jak gdyby to jest coś, co po prostu... jest wliczone w tą zabawę, nie? Postanowiliśmy, że bezpiecznym będzie zrobienie sobie jednego dnia wolniejszego. Aklimatyzujemy się, odpoczywamy i następny dzień idziemy dalej. Czy tam się można ruchać, czy nie da rady? Nie, nie można. Bo tam jest inne ciśnienie i jak wiesz, jak strzelisz w partnerkę, to jej może macica wybuchnąć. Było 100 metrów wyżej, porobiliśmy, zmarliśmy w dupę i wracaliśmy. To była klimatyzacja, w ogóle nie wiem, co tam chodziło. Kuba chyba wygląda też, nie? Prawdę mówię! Proszę Państwa, żeby tradycji stało się zadość, nagramy sobie po pokoik. Okej. Jak sobie wygląda? Two rooms? Tak, two rooms for us? Mamy 2 pokoje. No i zajebiście. Kibelek, szałerek. Czego chcieć więcej? Ale ja wiem, czego chcieć więcej, ale nie powiem. Kurwa, jak ja bym się tam wpierdolił, to by było wydarzenie, nie? Ale na szczęście mi to nie grozi. Powder? Which powder? Do you know? I exactly forgot the name, but I exactly forgot the name. Okay. But it's a powder with. I think this is what I was eating before Ama Dablam, but it was more dense, you know? It was like this powder, which was like almost only this powder. Wiecie, pisaliście do konta, pisaliście co ty mówisz i tak dalej. Ja wam tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Dziwnym trafem, od kiedy afera górsko-stosunkowa pomiędzy Nikolą a Waneską została upubliczniona, to ona się jeszcze do tego nie odniosła. Ja wam powiem tylko tyle. Po wystrzale jeszcze dochodzi do siebie. Wy możecie oczywiście sobie tam pierdolić, że co ty mówisz i tak dalej, ale łączcie kropki. A polskie góry, mniejsze ciśnienie, to wyobraźcie sobie w Nepalu. No wiem, że mam rację. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Maybe we can add little bit sugar, but it's good. Azjaci? A tak, oczywiście, k***a. Ale to już... Ogólnie... Wyjdę na tego. Bardzo, bardzo pamiętna chwila. Dzisiaj chyba po raz pierwszy jesteśmy na czas, nie? Przed czasem, bo się nie dało spać, bo Azjaci chrząkali. Wstaję rano, harczę jak wiesz, jak twój stary z mema, który wiesz, budzi cię w sobotę rano, bo cię budzi. Była sytuacja, w której Kuba wstał po prostu, otworzył drzwi i zaczął się do nich wydzierać, że no co oni robią po prostu, nie? Z bomby sobie chodzą o 5:00, gadają, o 6, przepraszam, normalnym tonem sobie gadają. Śmiesznie, no, ale nie rozumiem Azjatów, nie rozumiem takiego, no ale to taka kultura, nie? Ale proszę Państwa, przewaliłem wczoraj, jadłem żelki, kupiłem sobie chipsy, tak sobie myślałem, a tylko parę miesięcy przeterminowane, to jak na ich warunki spoko. Prawda jest taka, że człowiek się przyzwyczaja do tego, że już je przeterminowane rzeczy. Żywność, która jest dostępna w trakcie trekkingu, nie zawsze spełnia nasze, nazwijmy to, zachodnie standardy. No po prostu postanowiłem, że dam sobie trochę więcej radości. Kupiłem sobie czekoladę, chipsy i tak dalej, że no niestety złapała mnie klątwa nepalska. Jest mi przykro, chce mi się do domu, nie? Tak jest, nie? Twardy, tak jest. Tak jest. Ludzie, którzy nie pójdą na taki trekking, nie pójdą na 6-tysięcznika, na nie wiem, na cokolwiek, nie zrozumieją, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tej choroby górskiej, że ona jest poważna, dopóki jej nie doświadczą. Tak. Bo nie zobaczą kogoś, kto ją ma. A ile to trwa? Tak to ludzie to tak trochę bagatelizują, nie? Się zżygał, nie? Dobra, tutaj siedzieć, ja chyba muszę wyjść, po prostu iść, nie? Niezła pozycja, bo ja potem narzekam, jak cię plecy nakurwiają. A mnie plecy nie nakurwiają. Słuchajcie, wy teraz napiszecie, co napiszecie, bo chuja wiecie. Ale ja paradoksalnie bardzo dobre sportowe życie wiodę. Chodzę na siłownię 3 razy w tygodniu. No, buduję masę mięśniową, obniżam body fat, całkiem nie najgorzej jadam. Oczywiście papierosy mogły być delikatnie do wytnij, kurwa. I po chuj, kurwa, piszecie XD? Chuja bardziej jesteście. Cały kopie deserek od Marty, no. Ale wiesz co ci powiem, wydaje mi się, że dobiło chuj mnie to pierdoli i tyle, no. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale jak poczułem smród jajka, kurwa, tego jebanego, kurwa, tutaj z wyciągniętego, kurwa, się lepiej czuję, no po prostu szedł, kurwa, chętnie, nie? Niedobrze, kurwa, ty, śniegu napadało. Ogólnie prawda jest taka, przy takich dłuższych projektach rzeczywiście ta tęsknota za domem jest nierozłączna. Czuję się słaby po prostu, czuję się stary jak Kubuś Patecki, który potrzebuje, żeby chłopie mama go przytuliła, nie? Patrzę na te góry i myślę, że będzie zajebiście, bo się nie poddajemy, bo nie jesteśmy p***ami, kurwa. Żartowałem wszystko to, co powiedziałem, kurwa, rozumiecie? Nie no. Nic nie jadłem od wyżygania się, jedyne co to właśnie troszeczkę herbatki. Wrzuciłem sobie teraz takiego cherry żelika, sok z cierpkiej wiśni super jest, no coś żeby cukru wleciało na ten trekking. Pospałem sobie też ten, nagrałeś? Nie nagrałeś? Nagrałem. Aj widzisz, to jest to, twardy jest nie? Mimo tego, że go pania boli, bo boli też, nie było, że tylko ja nie? No, ale spoko, spoko, nie? Kozę z nosa sobie wydubię, spoko, trzeba patrzeć czy są czarne czy nie czarne. Czerwone u mnie, u ciebie? Tak? A jak też ty muchasz, katar, masz za bardzo taki zielony, to też jest niedobry, to znaczy te ja wirusowe. Krew mam tutaj nie. Każdy ma swój Everest, nie? Na tamtym moment moim Everestem był po prostu basecamp. Okej. Okay. Tutaj są ludzie, którzy zmarli wychodząc na Ama Dablam albo schodząc. Taki też jest kamień pod Ama Dablam. Udało się, 4 piątka. Bam. Mamy to dzisiaj najdłuższy dzień chyba, co? No, był taki wymagający trochę, nie? Wymęczyło nas, nie? Wymęczył. Jesteśmy. Ten widok tych szerpów jarających szlugi tutaj, nie? Niesamowite, dobra. Stary, ciasny, ale własny, nie? Się. Spoko jest. No ja też już czuję ciśnienie na głowie, nie? Ciśnienie, może brak ten. Dorzuciło, także trzymaj ten paracetamol w tym, na wierzchu, może się przyda. Ja powiem tak, wziąłem go i mi nic nie pomogło, nie? Albo pomogło ci, tylko że... Wait, let's change it. Okay, now it's Wulana. VIP room, VIP. Dobra, k***a. O, chłopie. No to co? A czy oni mają te wszystkie 30 walizek swoich? Bo on miał w kurwę rzeczy jak leciał, a teraz chodzi se z plecaczkiem. Czy pojmałem, że sobie oboza? Hej. Hello. Hello. Oj, wszedłem po schodach i jest ciężko, nie? Powiem wam, że wczoraj już chciałem wracać do domu, lecz żartuję, nigdy bym nie wrócił. Tutaj siedział do momentu, w którym bym umarł, ale dzisiaj już nóżka dużo lepiej, brzuszek też dużo lepiej, kurde. Nie trzeba było jeść tych wszystkich cukierków. Bon appetit. Budząc się rano w Lobuche, mój tlen nie był w najlepszym stanie. To znaczy tam było... Tego innym osiągnięciem jest wejście z szerpami bez nich oraz z tlenem i bez tlenu. No ale kurwa stary, bo tak szczerze to też pierdolisz głupoty, nie? Wiesz, ty co najwyżej kurwa możesz wyjść na szczyt swojego idiotyzmu kurwa i pisać jakieś rzeczy w internecie, no. Jak możesz umniejszać kurwa komuś? Samemu nie osiągając nic. Wiesz, to jest ten moment, gdzie wy przychodzicie i mówicie: wujek, ale ty masz małego kutasa. No i owszem, jest średni 22 cm. Są większe, wiem. No ale kurwa, chodzisz z tym pędraczkiem kurwa takim, że to kurwa nie wiadomo, kurwa co tam zwisa. Czy to jest warga sromowa, czy to rzeczywiście jest, to zalążek penisa. I coś tutaj próbujesz mi wyperswadować, tak? Mało, ale śmierdzi jak duży. Okej. Był gdzieś w granicach 72-70, z tego co pamiętam. Więc on był dość taki niepewny. I zdałem sobie sprawę z tego, że nie dam rady dzisiejszej nocy spędzić już w Basecampie, a plan był już na to, żeby być w Basecampie dzisiaj i tam zostać na noc. Dawa, wydaje mi się, że też troszkę za bardzo przecenił moje możliwości i zaryzykował tym, że jednak dam radę dojść do Basecampu i ewentualnie jakby coś się działo, to wrócę jeszcze w ten sam dzień. Natomiast cała trasa zweryfikowała wszystko po drodze, przekroczyliśmy 5000, zaraz za Gorak Shep. Twardy i tak jest super dzielny, tak jak mu idzie do tej pory, to jest niesamowite, bez aklimy i tak dalej, zajebiście działa. Dobra, czyli co, gadamy akcja Piotrula Naprawdę zauważyłem, że już naprawdę mam bardzo wolne tempo, wręcz ślimacze. Ostatnie 2 godziny drogi do Basecampu to był powrót. Dochodzimy do kamienia. Normalnie sobie robi zdjęcia, normalnie wszystko. Okej, ale twardy, on nie trenował do wyjścia, tak? To po prostu wzięli ziomka, który jest w miarę sprawny fizycznie i powiedzieli: dobra, chodź, ile dasz radę, tyle dasz radę. Ale on nie wchodził po tych schodach, kurwa, nie chodził na te komory i tak dalej, tak? Wszystko jest okej, cacy, bla, 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 zajebiście. Normalnie trekerzy wracają z tego kamienia z powrotem do Gorak Shep, do Lobuche, już schodzą na dół po prostu. W planie było to, żebyśmy doszli do naszego obozu. Prawda jest taka, że ten Basecamp jest naprawdę gigantyczny i w wolnym tempie przejście z jednego końca na drugi może zająć nawet 45 minut. I tyle zajęło Peterkowi. Szliśmy, Tam już droga nie jest taka przyjazna. Czasami są wąskie ścieżki pomiędzy namiotami albo jest po prostu... A to co, tam co ci szerpowie budują tą wioskę i ty potem to składasz? To są twoje namioty? Wynajmujesz już coś, co już tam jest mniej więcej? To jakiś taki większy spadek? Ja już wiedziałem, że jest naprawdę źle, ale cały czas gdzieś tam w głowie walczyłem. Mówiłem, zaraz poczujesz się lepiej, zaraz będzie dobrze, usiądziesz, napijesz się herbaty. I tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony widziałem, że jest po pierwsze, jest bardzo późno, bo już było po godzinie 16, a o 18 robi się już tam ciemno. Ja cały czas mówiłem, że jest okej, że jest okej. On po prostu odwrócił się w pewnym momencie i powiedział: Twardy, jak ty się kurwa czujesz, bo widzę, że jest źle. No i wtedy jakoś mnie to tak złamało i powiedziałem, że no chyba jest źle, nie? Nie chciałem się poddawać, chciałem po prostu przynajmniej tam dojść. A to nie mogli mu w razie czego tlenu podać czy coś? Czy coś się robi, jakby na przykład miał jakąś zapaść? Nie wiem, coś mu się może wydarzyć, nie? Są gotowi na to, żeby jakoś stamtąd tego człowieka kurwa ściągnąć w dół? A, powiedzą, okej. No i nagle Peter stał się gigantycznie blady. Kurczę, w ogóle się nie odzywał za bardzo. Do you think it will be possible to get a little bit of oxygen? Wszedłem do namiotu, powiedziałem tylko hej, 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 nawet nie pamiętam kto gdzie był. Twardy wszedł, lepnął się na ziemię, przyszedł gościu z pulsoksymetrem. Pamiętam, jak właśnie gościu zrobił taką reakcję, że w końcu nam uwierzyli, że rzeczywiście poziom Twardego jest naprawdę przy połowie. Miał 46 na pulsoksymetrze. Świadomie jakby bałem się o swoje życie, nie? Że to był moment, w którym po prostu się boisz, co nie? I udało mu się szybko dostarczyć butlę. Ale zobaczcie, a to tylko pokazuje jakaś różnica pomiędzy ziomkiem, który się przygotowywał pod to, a ziomkiem, który mniej więcej takim, no, już bardzo dużym amatorem był. No. Podłączyliśmy go pod butlę. Już jest dobrze, nie? W momencie, w którym miałem tlen, podpinałem sobie maskę i siedziałem po prostu, oddychałem, czułem się coraz lepiej. Czy dla niego jakby pomysłem było to, że on już w tym miejscu zostaje i czeka, aż Patec zejdzie? Po wejściu. Okay. Widziałem, że to natlenienie bardzo mocno wzrasta do 90-92 w ciągu tam 10 minut. W momencie zdjęcia maski w ciągu zaledwie 30-40 sekund ten tlen gwałtownie spadał dalej do 40 i nawet niżej, nie? Wykupiłem w ogóle internet za 200, kartkę z internetem za 200 dolców, którą później zgubiłem od razu, bo taki był stres. Tylko żeby szybko się połączyć z internetem, zapytać się trenerka, lekarz i tak dalej, co zrobić. Z racji tego, że się nam ściemniało, musieliśmy podejmować decyzję szybko. Pierwszą opcją był powrót helikopterem, na tamten moment niemożliwy ze względu na warunki pogodowe. Drugą opcją było zostanie tam na noc, przespanie, zostanie tam do świtu i spanie przez całą noc na aparaturze tlenowej. Wyrzuty sumienia miałbym ze względu na to, że ktoś całą noc musiałby spędzić ze mną, nie śpiąc, i obserwować, czy wszystko ze mną jest ok. Bo w momencie, w którym maska by mi po prostu gdzieś spadła z twarzy, bym się przekręcił i tak dalej, no mogłoby skutkować tym, żebym się po prostu nie obudził, nie? Decyzja padła na powrót, po prostu schodzenie jak najszybciej w dół przy pomocy aparatury tlenowej, nie? Okej. Cała akcja ratunkowa wyglądała w ten sposób, że po prostu zapięli mi butlę z tlenem, miałem ją w plecaku, na to maska tlenowa. A na ile taka butla starcza? Słaba butla, bo nie byliśmy pewni tego, że ta butla wystarczy do końca ewakuacji, więc wzięliśmy drugą zapasową. To był bardzo dobry ruch, bo po prostu po godzinie, niecałej godzinie, czy może półtorej godziny, coś około godziny, po godzinie czasu skończył się tlen w tej butli. I mamy takie nagranie, jak zmienialiśmy po cienku gdzieś w środku Himalaje te butle, żebym po prostu mógł iść dalej. W momencie, w którym wracałem i miałem tą maskę tlenową, wiem, że już to był moment, w którym schodziłem, a nie wychodziłem, to miałem taki wyrzut sumienia, nie? To jest, kurczę, za szybko, nie? Bardzo byłem zestresowany, że ktoś, jakiś mój kompan, czy mojemu wspólnikowi może coś się wydarzyć. Jak już doszliśmy do tego Lobuche, cały czas ja byłem zestresowany. Wtedy ściągnęliśmy aparaturę tlenową Twardemu. Cały czas miał pulsoksymetr bardzo nisko i nie przespałem tej nocy. Całą się nocy przebudziłem, co się poruszyłem, to słyszałem tylko are you okay, are you okay. Wszystko dobrze. Byłem bardzo mocno wdzięczny za to, że jest ze mną i za to, że tak potrafił zareagować, no bo naprawdę jego postawa to było po prostu top, nie wiem czy się dało lepiej. Zareagował bardzo dobrze, bardzo szybko i bardzo konsekwentnie. Dobrze, proszę Państwa, koszmar się skończył. Twardy żyje i ma się dobrze. No, będziemy mu ogarniali teraz helikopter. No tak będzie widać ewidentnie, nie? Że pojechałeś, takie szoty będą siłako, proszę Państwa, kurwa, śmierdzące jedzenie. Z dźwięku jakiś przepalony albo zaciemny, albo... No, nie, będę robił dobre, będę robił... We'll be doing very good shots with Dawa, yes? Yeah. Yes, okay. Yes. We won't need you, know? Co, helką się zleciał? Ile taka helka kosztuje? Nie no, lot helikopterem petarda. To jest jedno z moich ulubionych wydarzeń w ogóle w Himalajach, które tam się wydarzyły, naprawdę. 800 euro, okej. 700 euro. 700 dolców za butlę i 700 dolców za helikopter mi wisisz. Od firmy. Cieszę się, że żyjesz. Kurwa, pojebane, nie? A to serio tyle butla kosztuje? Czy tyle tam butla kosztuje? Nie możesz wyjść dalej, bo nie wiadomo, czy nie wpadniesz do szczeliny. Z oksymetrem najgorszy w całej mojej wyprawie. Czy jest w ogóle sens to robić? O, w mojej urodziny. Druga część. Kurwa, fajne, no. Ja myślę, że paradoksalnie dobrze, że Twardy se poszedł, bo jak był, to wiesz, był słabym ogniwem ewidentnie tej wycieczki. Wiesz, to nie jest, że ja coś mam do niego, no ale wiesz, no nie był jakoś super przygotowany pod to. I to raz, że wszyscy by się o niego martwili, on też by się martwił, on pewnie też, tak jak mówił, ma wyrzuty sumienia, że opóźnia, że to, że tamto, więc jakby spoko. Ja też myślę, że jak takie wyprawy robisz, gdzie ryzykujesz, to warto nie iść z kolegami. Wiesz, to bardzo szczodry jest pomagać i tak dalej, no ale w razie czego to szczęść Boże i ratuj się kto może, nie? Szybko odcinek zleciał, no bardzo fajny, przyjemny, sympatyczny. No. Dużo przeklina Patec w sumie.